Witam widzów wideotesty.pl. Zapraszam na kolejne rozpakowanie sprzętu firmy SteelSeries. Tym razem jest to myszka dla graczy Sensei Row w wersji Heat Orange. Cena takiej myszki to około 230 zł. I myszka Sensei jest generalnie już znanym modelem na rynku. Wyszło kilka różnych jej wersji. To jest po prostu wersja Sensei'a w barwach Heat Orange, tak samo jak słuchawki, jak podkładki Heat Orange, które swoją drogą również możecie obejrzeć na naszym portalu. No i zobaczmy, moi drodzy, jakich informacji dowiemy się z kartonika. Przede wszystkim widzimy samą myszkę, jest dość duża. Za chwilkę sobie rozpakujemy. Po bokach mamy takie ilustracje pokazujące samą myszkę. Mamy także opisane, przy współpracy z jakimi drużynami zawodowymi powstawały te sprzęty. I moi drodzy, mamy opis myszki, przyciski, podświetlenie, oprogramowanie SteelSeries Engine. Mamy także specyfikację techniczną. 12 000 klatek na sekundę. DPI regulowane od 90 do 5670, czyli bardzo duży zakres. 150 cali na sekundę oraz przyspieszenie 30G, czyli bardzo dobrze. Lift distance, czyli na jaką wysokość możemy podnieść myszkę, nie tracąc zasięgu sensora z powierzchnią. 8 przycisków w sumie i 2-metrowy kabelek. Mamy też informację po angielsku, iż myszka jest ergonomiczna, wygodna i nadaje się do wszystkich trzech podstawowych chwytów. Programowalne podświetlenie, włączenie, wyłączenie, efekt pulsacji oraz intensywność koloru. Przełączniki klasy gamingowej mogące wytrzymać aż 10 milionów kliknięć oraz łącznie 8 przycisków, z czego 7 jest programowalnych. No i oczywiście wszystko wspiera SteelSeries Engine, czyli jeden unikalny program dla wszystkich produktów SteelSeriesa. No i pora, aby myszka opuściła swój kartonik. Zobaczcie, poza samą myszką oczywiście jest także instrukcja. Oprogramowanie musimy pobrać sobie ze strony producenta. Jak w każdym produkcie SteelSeriesa, mamy także w komplecie naklejeczkę. Spójrzmy szybko do instrukcji. Podstawowe informacje, podłączenie, wymagania sprzętowe. Bardzo takie podstawowe informacje w kilku językach. No i moi drodzy, sama myszka Sensei Row Heat Orange. Zobaczcie. Piękny, czarny, błyszczący plastik. Niestety pięknie wygląda, ale jest średnio praktyczny w utrzymaniu. No cóż, wiem z doświadczenia, że niestety taka powierzchnia dość szybko łapie odciski palców, tak więc myszkę trzeba regularnie czyścić, ale mimo to wygląda naprawdę świetnie. Z tego co wiem, rolka będzie poświetlana, także ten znaczek będzie nam się świecił na pomarańczowo. Spójrzcie, z boku mamy gumowane powierzchnie poprawiające chwyt myszki. Mamy rolkę, która również służy jako przycisk. Mamy tutaj przycisk do przełączania DPI i po bokach po dwa przyciski. To oczywiście pozwala sądzić, iż jest to myszka przeznaczona dla osób tak praworęcznych, jak i leworęcznych, czyli taka klasyczna myszka uniwersalna. Zobaczcie, nie mamy żadnych profilowań, myszka jest identyczna z każdej strony, tak więc jest naprawdę uniwersalna. Zobaczcie, od spodu mamy trzy bardzo duże i bardzo dobrej jakości ślizgacze. W połączeniu z dobrą gamingową podkładką, a oczywiście SteelSeries też ma takie w swojej ofercie, ta myszka będzie działać znakomicie. Widzimy tutaj także bardzo precyzyjny sensor laserowy. I zobaczcie, jeśli chodzi o kabel, to jest on w oplocie, bardzo fajnym czarno-pomarańczowym. Kabelek dość gruby, ale mimo wszystko bardzo elastyczny. 2 metry, tak jak wspomniałem, i zakończony wtyczką z logo SteelSeriesa. I zobaczmy jeszcze, jak dłoń w ogóle leży na tej myszce. Powiem Wam, że pomimo swojego prostego kształtu wydaje się być naprawdę wygodna. Jak dla mnie jest troszeczkę za lekka, ponieważ lubię myszki dociążane, ale oczywiście nie jest to żadna wada ani przeciwwskazanie. Zobaczymy w testach, jak ta myszka się sprawdzi. Myślę, że przy tych parametrach oraz przy całej legendzie, która roztacza się wokół myszek Sensei, będzie naprawdę ciekawie. Oczywiście na pełne testy zapraszam Was już niedługo. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was. Cześć!